Witam wszystkich nowych i stałych widzów. Dziś to ja spróbuję pociągnąć cały odcinek. Mam nadzieję, że będzie git i dotrwacie do końca. A warto, warto. Żyjemy w naszym samochodzie już 1,5 roku. Do tej pory odwiedziliśmy Chorwację, Albanię, Bułgarię, Szwajcarię, Gruzję, Armenię, Iran i tak się złożyło, że teraz po raz drugi zawitaliśmy do Turcji. Nasza trasa nie zawsze jest kwestią naszego wyboru. Do tej pory bardzo ograniczał nas COVID, a i konflikty zbrojne często krzyżują nasze plany. I tak myślę, że na czasie będzie teraz ten film z Turcji Wschodniej, która uważana jest za niebezpieczną część tego kraju. Bardzo fajne miejsce, polecam, myślę, że warto zobaczyć. Słychać tutaj wodę, a nie widać, bo tam, gdzie jest ta linia, o, tutaj jest początek akweduktu. I to sobie płynie tam woda w dół. Ci Rzymianie to byli bardzo sprytni ludzie, że budowali właśnie system wodociągów, powiedzieli, że woda to podstawa, woda to życie. Czasem to mam wątpliwości, czy zdjęcia, filmy oddają to, co naprawdę człowiek widzi. Tam daleko, tam ciągnie się ten tunel, jest coraz ciemniej, mroczniej, tak fajnie, bardzo fajne miejsce. Halfeti to miejsce, które przez przypadek zostało atrakcją turystyczną. Za mną jest na wpół zalany meczet, ale to nie o ten meczet chodzi i nie na wpół, tylko praktycznie cały zalany meczet znajduje się tam dalej. Tak więc były sobie tutaj wioski i miasteczka, którymi się zupełnie nikt się nie interesował, aż do czasu, kiedy powstała Tama i zalała tutaj dolinę, w wyniku której zalano kilka wiosek. Jedna z nich znajduje się tam dalej, właśnie Halfeti, stare Halfeti, i tam jest meczet, który po zalaniu wystają tylko minarety. No i oczywiście to jest teraz ogromna atrakcja turystyczna. Zrobił się tutaj natychmiast, wiecie, promenada, stateczki, i te stateczki pływają tam, bo tam nie ma innej możliwości, żeby się tam dostać i zobaczyć. Można tylko przepłynąć stateczkiem i tym stateczkiem wrócić naturalnie. No i ciach, mamy atrakcję. A za mną jest inny meczet, który też częściowo jest zalany, ale tylko i wyłącznie troszeczkę tutaj ten dół. Ten meczet nikogo nie interesuje, tam
Nawet widać sobie, ludzie przechodzą po prostu obojętnie, bo wszyscy chcą zobaczyć tamten meczet, który sam w sobie jakoś tam ja nie znalazłam żadnych wspominek, nawet trudno jest znaleźć informacje, z jakiego czasu pochodzi i tak dalej. Natomiast no, atrakcja sama w sobie, że meczet zalany, no i ta wioska zalana. Wszyscy próbują sobie tam dostrzec, prawda, te budynki, woda jest bardzo przejrzysta, aczkolwiek pływania w tej wodzie nie polecam. My próbowaliśmy i zakończyło się niestety chorobą, bo te wszystkie stateczki, które tutaj pływają, mają na pokładzie, no nie wszystkie, ale większość z nich mają na pokładzie toaletę. No i te toalety, no niestety, no dalej nie muszę dopowiadać, prawda? Tak więc to wszystko pięknie się w wodzie rozpuszcza i woda jest czysta, piękna, ale bakterie coli tutaj hulają i my bardzo boleśnie to żeśmy niestety bardzo boleśnie odczuli. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz tutaj. Ten region słynie z czarnych róż. Te róże tak naprawdę nie są czarne. Te róże są po prostu mocno czerwone, mocno takie, wiecie, czerwone, prawda? I jak je się wysuszy, no to one mają wtedy czarny kolor. No ale mówi się o nich czarne róże, czarne róże. I wszędzie tutaj na straganach sprzedają perfumy z tych róż, tam różne inne jakieś wody i tam kosmetyki. I oczywiście teraz na przykład jest wiosna i można kupić sadzonki tych róż, słuchajcie. Merhaba. So how much are these? Like 40. Hello. Turkish lira. 30, okay. What? 17 Turkish lira. And 70, okay. Yeah. And the perfume. Go here. Yeah, it's perfume. This is very strong. Yeah. Perfume of chi? Perfume 80. 18 Turkish lira. 80, This for special half-fatty. Uh-huh. Yeah, one option, huh? I don't have to move. 10 lira. Uh-huh. Half past 7 lira. Mm-hmm. That is, how many? Olive. Uh-huh. Olive. Oh, okay. Smells like soap. You want tea or coffee? Oh, thank you so much. No. Yes. Okay, thank you. Pani tu jest wielofunkcyjna, sprzedaje perfumy, sprzedaje napoje, robi placki tutaj na tej, tak wszystko robi. I herbatę. Thank you so much. Okay. Bye. No to dałam zarobić, kupiłam taką perfumę, moja mama na pewno będzie przeszczęśliwa, a już dzisiaj wiem, że odwiedzimy ją niedługo, tak więc będzie bardzo fajny prezent.
Oh. What for me? Oh. Tak więc tutaj jest przesympatyczny pan ogrodnik, który pozwolił mi wejść do szklarni i pokazać wam tutaj hodowlę. Jest tu strasznie gorąco. I te niepozorne róże, które naprawdę, a jak się tak popatrzy tutaj na te kwiatki, to wyglądają no takie biedusinki, ale one mają taki niesamowity zapach, po prostu obłędnie pachną, obłędnie. Jest super gorąco, jestem cała mokra, ale ten przesympatyczny pan porobił mi dużo zdjęć i sobie zrobił. Dostałam kwiatki. Ten pan ogrodnik podarował mi bukiecik suszonych róż i faktycznie teraz, jak widzicie, to po wysuszeniu wyglądają na czarne. No albo przynajmniej no bardzo blisko czarnego, tak? Takie ciemno purpurowe. Mamy proszone śniadanie tutaj w Turcji, a wczoraj odwiedził nas gościu tam, gdzie śpimy, i to no, taka turecka gościnność mówi: koniecznie musicie przyjść do nas, do mojej restauracji na śniadanie. Nie no, właśnie teraz się zastanawiamy, czy będziemy płacić, czy nie, bo... Ale stać nas na to. No, jak trzeba będzie, to tak, to nas stać i będziemy mogli zapłacić. Ale oczywiście tak normalnie to my śniadamy sami, no gdzieś tam nie chodzimy na śniadanie. Czaj? Czaj. Super. Dostaniemy czaj najważniejsze. Herbatę w Turcji robią bardzo dobrą. Tak więc chętnie herbaty się napijemy. No bierzesz najpierw, no i... To. Więc tutaj jest pan, który zaprosił nas na śniadanie. Przyszedł wczoraj wieczorem do naszego obozu. I po prostu mówi: koniecznie musicie przyjść do mojej restauracji tutaj na śniadanie, no więc nie można było odmówić. Za 100 dolarów. Za 100 dolarów na opulinę. No super było, po prostu tak żeśmy się najedli jak bąki normalnie. Ta jajecznica była wyborna, z chili. A ja nie lubię bardzo ostrych dań, ale to było tak, wiecie, właśnie na granicy, więc super zupę. No nie, rewelacja, w ogóle nie ma o czym gadać, no. I pierwszy raz żeśmy jedli frytki do jajecznicy i muszę wam powiedzieć, że pasują jak ulał. Now we have another chain of tea. Stay.
Thank you so much. So good. Tak więc kochani, jak kiedyś będziecie w Halfeti, to koniecznie do tej restauracji tutaj, która się zajmuje się gotowaniem, ale znajduje się tutaj właśnie za tym moskiem, to się nie da przegapić, tam jest taka promenada, mosk i jakby koniec tej promenady i tutaj właśnie jest ta restauracja. Gorąco polecamy, super sympatyczni panowie, świetny właściciel, doskonałe jedzenie. No pewnie będziecie musieli zapłacić. My żeśmy próbowali zapłacić, naprawdę chcieliśmy, bo wiecie, teraz oni nie mają aż takiego super biznesu, ale pan się uparł, że oczywiście nie weźmie od nas pieniędzy, bo nas zaprosił, no i no. Ale szczerze byśmy woleli zapłacić, no ale dobra, nieważne. Wielkie brawa dla tych, którzy zostali ze mną do końca. Jak Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę i będę wdzięczna za wszystkie komentarze, także te z konstruktywną krytyką. Mi zależy na tym, żeby pokazywać Wam to, co chcecie i tak, jak chcecie. Tak więc wszystkie komentarze mile widziane. Kolejne piękne miejsce. Zgrzałam się. Pan tam na recepcji powiedział mi, że jest 500 metrów. No, zjajałam się, jakby było co najmniej 5 kilometrów. Nie było bardzo pod górę, ale po prostu słońce daje, tak więc naprawdę jest ciepło. Ale to nic.